Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Uśmiechamy się do Państwa. Pozdrawiamy o poranku w niedzielę 30 dzień lipca 5.55 i my jesteśmy dzisiaj w tym duecie. Ania Soporek, Robert Elgendi. Mamy dla Państwa mnóstwo ciekawych tematów. Kto jest z nami, drodzy Państwo, przez 6 w niedzielę, ale wierzymy, że sporo osób, bo mamy od Was feedback, czyli odpowiedzi. Jesteście, oglądacie, lubicie i to nas bardzo cieszy, a my staramy się dobierać takie tematy, które napawają takim optymizmem albo wywołują uśmiech na twarzy, albo robi się ciepło w żołądku i dzisiaj tak będzie, no bo jest na przykład dzień, międzynarodowy dzień sernika. W związku z tym będziemy dzisiaj mówić o tym, jaki jest najlepszy przepis, jakie to serniki są najpyszniejsze, czy jakiś może łatwy przepis nam szef kuchni Jarek Uściński, który nas odwiedzi, zaproponuje, a na pewno tak zrobi, znając go, więc proszę być z nami, będzie pysznie, będzie nie tylko pysznie, bo... Co jeszcze? Ale wiesz co, jeszcze tak powiedzmy, że dzisiaj jest też dzień przyjaźni, więc fajnie to połączyć, na przykład dzień sernika i dzień przyjaźni, na przykład razem z przyjacielem upiec sernik, bądź też wybrać się do kawiarni, ale jeszcze z takich ciekawostek. A ja bym powiedział o przyjaźni bardziej w kontekście na przykład tej drugiej akcji, o której chciałem, żebyś ty powiedziała, o bohaterom. Ale to jeszcze, poczekaj, bo jeszcze chcę dopowiedzieć odnośnie sernika. A jeszcze jest jedno świetno. Nie, okay. Nie ma już trzeciego święta, natomiast jeśli chodzi o sernik, drodzy Państwo, no bo ten sernik to pojawia się na różnych takich imprezach. Ile serników w życiu zrobiłaś? Dużo. Ile? Jestem fanką sernika. Jakie są najlepsze? Uwielbiam sernik wiedeński, natomiast często opada. I to jest, co zrobić, żeby ten sernik nie opadł, to myślę, że Jarek Uściński nam powie. Natomiast sernik, drodzy Państwo, dopiero w XVII wieku dotarł do nas, do Polski, przez Jana III Sobieskiego. Tak wydawać by się mogło, że ten sernik w Polsce to jest z nami zawsze. Wykuta, drodzy Państwo, dlatego przygotowana, Robercie, przygotowana. Po co gościa w ogóle żeśmy zapraszali? No dobra, ale Ania zawsze tak ma i bardzo dobrze, bo można się na niej oprzeć. To teraz w takim razie dwa słowa o akcji Bohateron, w kontekście chociażby właśnie przyjaźni. Ależ oczywiście, 8. edycja, drodzy Państwo. Fantastyczna edycja, dlatego że można wysłać kartkę do powstańca i ta kartka później finansowo wspiera powstańców przez cały rok. Inicjatorką tej akcji jest Agnieszka Łesiuk-Krajewska i ona dzisiaj o 7.15 tutaj zagości na kanapie i o tej inicjatywie fantastycznej będzie nam opowiadać. Też fantastyczny aspekt, dlatego że ta akcja jest skierowana przede wszystkim do młodych osób, do szkół, tak aby młodzież pisała, aby poznawała historię. Także na ten temat historię powstania, drodzy Państwo. Chodzi właśnie o powstańców, których jest niestety coraz mniej. Średnia wieku ponad 90, chyba nawet 5 lat już teraz, ale oni wciąż są, oni są wciąż bardzo świadomi i opowiadają z wielkim entuzjazmem o tym wszystkim, co działo się w 44 roku i dlatego ta akcja nie tylko pod kątem kartek, ale także i wspierania, o tym będziemy też mówili, jest bardzo istotna. No i na koniec zostawiliśmy sobie taki smaczek sportowy. Ruszył Tour de Pologne, jeden z najważniejszych w całym kalendarzu World Tourowym wyścigów kolarskich na świecie. No nasz jest to oczywiście największy wyścig, 80. edycja. No i Czesław Lang, czyli ten, który kiedyś wygrywał, jeździł, a teraz organizuje, będzie nam opowiadał o tym, jak będzie wyglądała trasa. Na przykład może pokusi się o typ swojego faworyta, czy tam są też Polacy. Co? Ja to wiem, bo też jestem przygotowany. Brawo, twoja działka, Robercie, no więc nie ma się czemu dziwić. Ale drodzy nie Państwo, mam nie, mam nie masz? Nie. No dziennikarz sportowy jesteś, a w tym nie? kontekście? No tak. Nie, no Ania, spoko. No wiesz, no. 1130 kilometrów, drodzy Państwo, do 4 sierpnia chyba Tour de Pologne będzie trwać i w Krakowie się zakończy, tak? A jeśli chodzi o polskich sportowców, to i Kwiatkowski, i Majka, prawda? Po ponad dekadzie spotkają się razem na Tour de Pologne, także to jest nie lada wyczyn. A wiesz, wiesz. A następny wielki tour to jaki? Dowiemy się. Vuelta a España. I generalnie ten nasz tour jest dlatego też istotny, bo największe teamy przyjechały obsadzone gwiazdami, żeby przygotować się przed Vueltą, która też jest bardzo prestiżowym wyścigiem. Dobra, zostawiamy to wszystko Czesławowi Langowi, a teraz już czas na serwis. Kasia Ciepielecka jest z nami, dzień dobry. Tak, tak, dzień dobry, wszystko się zgadza, bo w naszym tour teraz pora na przystanek serwisowy. Pierwszy serwis informacyjny, zapraszam już tak. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia o 6.30, a my u nas, drodzy Państwo, mamy takie zaproszenie na ostatni, czwarty dzień festiwalu I Rzeczpospolitej w Bieczu. Miejscowości, która przez rok w XIV wieku była nawet stolicą Polski. No a w tym Bieczu, na tym festiwalu nie tylko uznani soliści i najlepsze zagraniczne zespoły muzyki dawnej, ale też właśnie historyczne miasteczko, które... No tak przeniesie odwiedzających w czasie. Trochę tak. I też aktorzy z Korony Królów będą dziś tam na miejscu, tak jak i wczoraj. Proszę zobaczyć szczegóły.
Pewnie, że zapraszamy, oczywiście, że tak. Mamy dla Państwa też wspomnienie wczorajszego dnia. Wióry leciały w Sławatyczach. Na tej imprezie w Lubelskim rywalizowali drwale. Było tam 12 śmiałków, którzy mogli się wykazać w przygotowaniu na przykład piły do pracy. Nie wiem, co to jest, ale też perzynce kombinowanej, taka pewnie konkurencja dla drwali, okrzesywaniu, ścince do celu, no i oraz krążkach. Dwa mecze i na pewno kosztowało ją to sporo sił, a z Janiną Wickmajer jeszcze nigdy w historii nie grała, więc dlatego ten mecz wygląda tak, jakby to były nie wiadomo jakie wielkie i strome schody, ale spokojnie. Drodzy Państwo, spokojnie. Już wczoraj były trzy piłki meczowe, także Kasiu, może jutro będzie inna informacja o zwycięstwie. W każdym razie zamykamy ten temat. Jeszcze sportu troszeczkę będzie, teraz będą piosenki. Trochę wspomnienia żyjemy, prawda? Bo jak jest fantastyczne wydarzenie, no to warto wspominać i przypominać, drodzy Państwo. A te piosenki znają wszystkie pokolenia. Popularne ludowe utwory w nowoczesnej odsłonie mogliśmy wczoraj usłyszeć w Dwójce. Tak, Biesiada na ludowo. Rozbrzmiewała prosto z Tomaszowa Mazowieckiego. O, na przykład serniczek. Skoro mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sernika, no to nie mogło zabraknąć. Proszę bardzo, jest sernik, jest Jarek Uściński, szef kuchni. No i na temat sernika porozmawiamy teraz. Międzynarodowy Dzień Sernika, dobrze. Sernik jest wszędzie, łącznie z Japonią, tak? A jak już chcemy zwariować, no ten jest trochę zwariowany, no bo to jest... Bo twój. Żniwa lawendy i żniwa czereśni są teraz, więc czemu nie? Jak dodam jeszcze wanilię do tego i będzie... Nie za mało słodki, czyli dietetyczny, czyli po taki, po którym idziemy na dietę, to on będzie pyszny. Ale co to... Kwestia struktury, którą zrobisz w środku i jak go będziesz piec. No, gotowany to jest po prostu w brytwance, to bo można i na parze upiec, jeżeli ktoś ma piekarnik parowy, ugotuje go na parze. I on też urośnie, też trzeba uważać, żeby za bardzo nie urósł. Proces czasowo będzie podobny bardzo. Dziękuję bardzo. Czekałam. Proszę się nie. Jak? Pycha. Na wariata rewelacja. Zrobiony trochę, ale nie jest za słodki. To właśnie. Nie jest za słodki. Jest no taki... ja nie lubię zbyt powiedziałabym... słodki. 10 minut go kręciłem. Mhm. I no i 40 minut pieczenia. Cześć. Ważne nie wyjąć go z piekarnika od razu. Próbowali, panie Czesławie, z niecierpliwością. Trzymamy kciuki. Miłego dnia panu życzymy. A państwu już też dziękujemy, bo nasz program dobiega końca. Miło nam było być z wami. Pewnie, dzisiaj. Że tak. Pięknego dnia życzymy. Proszę pamiętać, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika, więc może warto pomyśleć o jakimś dobrym deserze, na przykład sernik wiedeński. Czemu by nie? A ja powiem, że proszę pamiętać o tym, żeby oglądać albo najlepiej uprawiać sport, oglądać Tour de Pologne, chociażby w Telewizji Polskiej. Oczywiście. Albo aplikacji dzisiaj, TVP Go. Na przykład, bo dzisiaj ten drugi już zapowiadany przez nas etap. No to dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.